Nad jednym bohaterem, który ma dołączyć do League of Legends, pracuje 100 utalentowanych pracowników. O tym, z jakich elementów składa się proces tworzenia postaci krok po kroku oraz jakie wymagania produkcyjne musi spełnić dana postać, dowiecie się oglądając ten materiał. Ja jestem Infomod. Słuchajcie, każdego dnia wchodzimy do gry, wybieramy naszego ulubionego bohatera i nie zastanawiamy się jakoś specjalnie nad tym, no jak długą drogę wcześniej musiał ten champion przejść, byśmy mogli teraz spokojnie nim zagrać. I niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że każdy projekt bohatera wymaga niesamowicie wielkiego wkładu pracy. Nie jest to zwykłe połączenie pikseli w jakąś jedną przypadkową układankę. A jak wygląda ten cały proces oczami pracowników Riot Games? Już wam mówię. Projektowanie, narracja, strona artystyczna są to niezbędne elementy do stworzenia naprawdę fajnej postaci. Najtrudniejszym wyzwaniem jest połączenie ich w jedną spójną całość. Wszystko musi być dokładnie przemyślane. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy podczas zwykłych czynności, typu picie porannej kawy, oświecony pracownik wracał z wielką bombą pomysłów. Po prostu widział w swojej głowie zarys czempiona, który miał zrobić furorę, szkicując go na tym, co akurat miał pod ręką, czy to serwetka, czy też coś innego. Na początku sam zarys pomysłu trafia najpierw do doświadczonego artysty koncepcyjnego. Stara się odzwierciedlić planowany wygląd bohatera. Kiedy szkic jest gotowy, cała grupa pracowników głowi się, co to może być. Czy tym razem Yordl, bohater z pustki, czy też może postać wyglądająca jak człowiek. Jaki ma mieć kształt i kolor? Projekt zmienia się w wielką selekcję poprawek. Kiedy postać jest już gotowa, scenarzyści biorą się do pracy. Przeszukują tony książek mitologicznych, historycznych i klisz, aby historia miała jakiś głębszy sens. Kształtują jej charakter, wzorując się na wybranych postaciach i zachowaniach. Decydują, czy ma być po stronie dobra czy zła, jakie ma mieć umiejętności, poglądy i sposób bycia. Kolejny etap to sprawdzenie bohatera w praktyce. Specjalny dział testuje danego czempiona, rozgrywając nim normalne mecze. Każdego dnia, 2 razy dziennie, od momentu wyjścia założonego modelu postaci. Sprawdzają jego grywalność, atuty, a także ilość zadawanych obrażeń z umiejętności. Kiedy dany bohater przejdzie przez fazę testową, następnym krokiem jest zaproszenie do studia graczy z zewnątrz, takich jak wy, takich jak ja, aby po prostu przetestowali postać. W trakcie tego procesu pracownicy Riot Games uważnie słuchają ich opinii i na ich podstawie nanoszą poprawki. Tutaj warto powiedzieć, że Riot Games także zaprasza profesjonalnych graczy, aby również poznać ich zdanie. Ostatnim szlifem jest sesja nagraniowa. Jest to najłatwiejszy element z całej produkcji tworzenia czempiona. Jedynym wymogiem, taką trudnością, jest fakt, że League of Legends jest grą wielojęzykową. Łącznie do studia nagraniowego musi przyjść kilkanaście osób, aby nagrać specjalne kwestie dedykowane dla danego kraju. Mamy dubbing angielski, rosyjski, portugalski, turecki, włoski, węgierski, hiszpański, polski, chiński, koreański i tak dalej, i tak dalej. Я говорил, Рейкан, не будем глумиться. Уха, Кантарария! Корк, Майя, Кашипулара, Миши, Олмаз! Уналтра Виктория, Перивастая. Эй, Прамгондос. ¿Qué te parece si vamos a comer comida de humanos después de esto? То кохам Ракана понад жичи. Машан хуэла! Шейчу до сим бусим на? Прам, бонныга чумшайка. А чонбар, хайкоя? A na koniec nie pozostaje nic innego jak udostępnienie postaci dla ogromnej puli graczy na serwery testowe, tak aby użytkownicy w trakcie rozgrywki mogli zgłaszać wcześniej niezauważone błędy, tak aby postać, która wjedzie na oficjalne serwery, była w 100% gotowa do użycia. Nie wiem jak wy, ale w trakcie przygotowywania tego materiału zdałem sobie sprawę, że tworzenie z pozoru prostej postaci jest dużym wyzwaniem, a przede wszystkim długim procesem, na którego efekt pracuje cały sztab ludzi. Jestem zdania, że powinniśmy być wdzięczni tym wszystkim pracownikom i niekoniecznie tylko tym, którzy są tak odpowiedzialni za stworzenie bohatera. Jakby nie patrzeć, stworzenie każdej kolejnej postaci jest coraz to trudniejsze, chociażby ze względu, żeby nie była taka sama jak jej poprzednicy, a tak żeby na swój sposób wyróżniała się i była oryginalna. Jakby nie patrzeć, League of Legends jest grą darmową, a mimo wszystko włodarze Riot Games dbają o to, aby gra ciągle się rozwijała, aby była perfekcyjna, bez błędów, aby sprawiała nam coraz to więcej radości. Na sam koniec mam do was proste pytanie. Czy według waszej opinii Riot Games dba o graczy? Dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam wasze odpowiedzi, a także zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie, która znajduje się na naszej grupie Chleby Infomoda. To wszystko, dziękuję za obejrzenie, Mula z Infomod, narka.